Chyba jesteśmy. Siema, witam wszystkich bardzo gorąco. Dzisiaj jestem w ogóle na dworze, jak widzicie. Gramy dzisiaj w HS-a. Jest to taki nietypowy odcinek, bo kiedyś pokazywałem wam, że potrafię nagrywać z tego tabletu, który posiadam, praktycznie od razu tak grę jak gram, tak wam ją ukazuję. Dzisiaj korzystam też z internetu, bo generalnie ten tablet nie ma wbudowanego tutaj, nie ma modemu tutaj 3G. I nie mogę w ogóle korzystać ani z internetu 3G, ani z LTE, więc podpiąłem sobie pod komórkę, generalnie internet, i komórka przekazuje w formie routera Wi-Fi właśnie tutaj sygnał. To co, może zagramy sobie, moi drodzy, takim magiem. Zobaczymy, czy się uda. No i generalnie tutaj tak sobie chodzę, tylko że strasznie wieje i się martwiłem, że nie będzie nic słychać. No, bo jak tutaj sobie mamy pogadać czy coś, to musi też oczywiście być mnie słychać, bo niestety te szumy są strasznie dokuczliwe. Zobaczymy. Generalnie jeżeli ktoś się zastanawiał, czy grać w HS-a przez komórkę, czy przez tablet, bo martwił się, jeżeli chodzi o pakiety, nie? To się nie martwcie, bo podczas jednej gry tych pakietów jest bardzo mało wysyłanych i mało pobieranych, także na pewno nie stracicie dużo pieniędzy, jeśli chodzi o taką rozgrywkę online. Poza domem, także spokojnie, tam bodajże kilka mega jest wysyłanych maksymalnie i nie ma żadnego problemu. Dobra, ja tutaj sobie zostawiam łapkę. Zostawimy sobie 2-2-1-2, to jest całkiem spoko. To jest całkiem spoko. Ja się tak rozglądam, bo generalnie no, pogoda już jest fajna, taka pseudowiosenna. Natomiast jeszcze gdzieniegdzie tutaj zalega śnieg. O, chyba w ogóle słychać tutaj jak szumi. Szumi dudni wiatr. Ja przejdę gdzieś tutaj. Jestem tutaj na takiej polanie koło takiego małego lasu, więc będzie spoko. Zrobimy coś takiego i wyrzucimy sobie tylko żmija. To jest Tempomage, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Słuchajcie, ja nagrywałem... Czy ja nagrywałem? Jeżeli nagrałem odcinek, to powinien być gdzieś tutaj na YouTubie. Wpiszcie sobie Tempomage Bonkol, to tam będzie filmik razem z tą talią. No generalnie tutaj wiadomo, że atakujemy teraz. Uj, jak będzie wiało teraz. Masakra. Wszystko wieje wokół. Dobra, i atakujemy na twarz. No, czasami można zauważyć, jeżeli ktoś korzysta z takiego łącza. Ja tylko jeszcze sprawdzę na komórce, słuchajcie. Ja sprawdzę na komórce, jakie jest teraz łącze. Łącze jest zaledwie... Słuchajcie, jest najzwyklejszy H+. H+? Także to nawet nie jest 3G. To nawet nie jest 3G, a jak widzicie, da się grać. Więc to nie jest wielki problem. Zrobimy coś takiego i atak in the face. Także nawet jeżeli nie macie tutaj zasięgu LTE czy 3G, to jak widzicie, można sobie pograć. Ja też nagrywam i mam nadzieję, że to w dobrej jakości będzie tutaj, przynajmniej wizualnej, bo audio to no niestety wieje bardzo i też ciężko tak w ogóle ogarnąć. Moja fryzura w ogóle, nosiłem czapkę, cały czas nosiłem czapkę i teraz moja fryzura po prostu kwiczy. Co my zrobimy? Zrobimy tak, hopla. Poczekajmy, zobaczmy, bo gości już nie ma kart. To jest bardzo dobre. Zrobimy w ten sposób. I zrobimy, bo generalnie mógłbym mu się wymienić. Jedno pingnąć. Nie, zrobimy coś takiego. Zrobimy tak. I wymienimy 5-3, a tym walniemy tutaj. No i jest całkiem spoko. W ogóle przejdę może tutaj gdzieś, to wam pokażę. Słońce zachodzi. Jest godzina, nie wiem która teraz, chyba jest godzina 16:30 i słońce zachodzi. A to wam nie pokażę tego, bo przecież pod kamerkę to od razu on będzie oślepiona. Dobra, co my robimy tutaj? Tu wymieniamy, rzucamy tak. I myślę, że jesteśmy na spoko sytuacji. O nie, doktor. Doktor 7 tak zwany. Doktor 7 zawsze jest wkurzający. Rzućmy... Nie. Mógłbym się wymienić, albo mógłbym tylko face iść. Pójdziemy face. Słuchajcie, pójdziemy wszystko face. Może się nam to opłaci. To jest ryzykowna sprawa. Ja jeszcze, jak widzicie... Ja tutaj korzystam z szalika, bo jeszcze nie ma tak ciepło całkowicie, żeby tutaj sobie chodzić, wiecie, w krótkim rękawku. O, i to była bardzo dobra bomba dla nas. Mam nadzieję, że ten drugi też pójdzie face. No niestety go rozwalił.
i musi, prawdopodobnie musi... A nie, gości już będzie atakował chyba Fejsik. A nie, jednak wymienił się. No i teraz jest trudna decyzja, bo powinienem albo zabić Imperatora, albo Booma, ale w sumie Imperator jest groźniejszy. Chociaż on tylko jedną kartę tutaj, moi drodzy, obniżył koszt jednej karty tylko i wyłącznie. Zrobimy tak. Ha. Czekajcie. Zrobimy w ten sposób. Hopla, hopla. Okej. Idziemy. Czekajcie, przejdę sobie dalej, bo tutaj generalnie jak tak zawieje, to jest słabo, no nie będziecie mnie słyszeć w ogóle. Co powiedzieć, no pogoda fajna, generalnie fajna sprawa jest z tym, że można sobie po prostu pograć na urządzeniach mobilnych, nie? To jest superancka rzecz. Wydaje mi się, że powinniśmy zrobić coś takiego. Pozaatakować w ten sposób. I wszystko fejsik. Jeżeli mi nie będzie mógł zabić tego antka, ani go wyciszyć, zresztą nawet jeżeli nam go wyciszy, to musi go po prostu zabić. Bo my w następnej będzie mamy po prostu lethal. I on teraz nie będzie mógł już nic zrobić. Chyba, że się tylko podda. To będzie najlepsza opcja dla nas. Kto chętny na przygodę? Ja jestem chętny na przygodę. No, co tam? Coś ty tam wymyślił. O, jaka super, super moc. Powiemy mu dobre zagranie. Dobre zagranie. O, i się poddał. Jak widzicie, czasami to przycina, bo to też oczywiście... sprzęt ma też znaczenie. Jak ma ktoś na przykład dobrego smartfona czy dobry tablet, to spoko. Natomiast tutaj, jeśli po prostu jest słaby przesył danych, to też będzie wam ścinało niektóre animacje i niektóre w ogóle ruchy. I tyle. No, tak to wygląda. Ja idę jeszcze tutaj na koniec, wam pokażę, jakie jest te łące. Ja kończę nagrywanie materiału, bo to jest w ogóle takie mega dzikie. I jeżeli wam się spodobało, to słuchajcie, no wiecie co macie robić, tam pod spodem macie odpowiednie linki, opisy i tak dalej. Ja tutaj wam pokażę jeszcze, jak ten deck wyglądał. Zrobimy wróć. O. I zaraz kończymy nagrywanie. Ja już sobie tutaj, o, tak przejdę. O, strasznie wieje, widzicie? Strasznie wieje, dlatego tutaj nie chciałem nagrywać. I tam słońce zachodzi za mną. Pod słońce w ogóle Bonkol bardzo mądry i sobie tutaj nagrywa. Tu na koniec wam pokazuję, jakim deckiem grałem. I tyle, bo już pewnie wam tutaj szumi strasznie. To jest mój deck, Tempo Mage'em. Polecam. I jeżeli wam się spodobał taki materiał, to na pewno jak będzie cieplej, jak nadejdzie już taka prawdziwa wiosna, to będziemy nagrywać częściej. Tymczasem ja się z wami żegnam. Gdzie tu się to wyłącza? Tu się gdzieś to wyłącza, czekajcie. W ten sposób. I zatrzymujemy nagrywanie. Trzymajcie się, pa, pa.